po raz pierwszy w Złotowie, czyli 15 sierpnia, dzień wolny. Bieszada ze smakiem, czyli konkurs kulinarny. Od godziny 14 do godziny 16 trwał ten konkurs. I organizatorem jest miasto Złotów na czele z burmistrzem, panem Adamem Pulitem, którzy wpadli na pomysł, żeby zrobić biesiadę ze smakiem. Dzisiaj świętujemy na Półwyspie Rybackim Złotowska Biesiada ze Smakiem. Nazwa ta wiąże się z tym, że tutaj właśnie możemy dzisiaj skosztować różnych potraw regionalnych, związanych z naszym regionem, związanych z tradycją. W konkursie wystartowały 3 restauracje. Jest to restauracja Poziomka z Kujanek, jest to restauracja Milenium ze Złotowa i Folklor z Jastrowia. Każda z nich przygotowuje potrawę, która ma być właśnie taką przedstawieniem tradycji kulturalnej naszej złotowskiej. Wybór był bardzo trudny z tego względu, że musieliśmy zobaczyć, popróbować, jak smakuje, jakie są zestawy tych dań, które były nam serwowane. Duża część głosów to głosy publiczności. Rozdaliśmy dzisiaj 200 żetonów i 101 żetonów było właśnie na restaurację Poziomka. Naszą potrawą konkursową był krem kurkowy, ponieważ Poziomka znajduje się w takiej niewielkiej wsi turystycznej Kujanki. Myślę, że tym konkursem zacznie się taka dobra epoka dla gastronomii lokalnej, bo bardzo bym chciała, żebyśmy wypromowali lokalne produkty, lokalne potrawy. Ale dobrze zjadam. Kurkowy sos był przepyszny, ale przebiło go to sos dziczyzny. Niestety gulasz i pasztet. Z Poziomki. No. Wszystkie dobre. Dobre, bardzo dobre, a najlepsza poziomkowa. Zamierzenie jest takie, że kiedy będziemy realizować cyklicznie takie konkursy i nagradzać je specjalną nagrodą, którą jest Złota Groupa, więc Gwarze Krajeńskiej, pewien garniec, to może uda nam się w okolicznych miejscowościach wypromować takie dania, a potem stworzyć pewien szlak kulinarny. Samo przedsięwzięcie, które tutaj dzisiaj się dzieje, to jest otoczone wieloma innymi też elementami, jakby promowaniem haftu krajeńskiego, rękodzieła, w związku z tym związanego. Mamy tutaj naukowca, który ma cały czas opowiadać o tym właśnie, jaką rolę spełnia haft krajeński i w ogóle jakie jest jego pochodzenie. W tym namiocie przedstawiana jest tradycja wytworzona na bazie ornamentu haftowanego. I pani Skiera tutaj pod wpływem mojej inspiracji tworzy, prowadzi te warsztaty. Mamy dzisiaj warsztaty z odzorowywania haftu krajeńskiego. Możemy go odzorować na torbach lnianych, na koszulkach, na magnesach, na kubkach. Warsztaty przyciągnęły bardzo dużą ilość osób. Poza tym mamy też miejsce, które może nabyć pamiątki związane ze Złotowem. To w stoisku przygotowało Muzeum Ziemi Złotowskiej. Ja tutaj narysowałam haft krajeński, który bardzo ciężko było namalować, bo było trzeba zmieszać kolory, ale mogłem się pomylić, bo na takie szklane rzeczy były inne farby, a na przykład takie torby to było trzeba też mieć inną farbę. Integracja, połączenie wydarzeń, bo przygotowaliśmy cały kalendarium wydarzeń związanych z obchodami stulecia odzyskania niepodległości, a więc rajd 100 na 100, 100 kilometrów właśnie w tym setnym roku, no jest dużą rzeczą. Udało się 140 uczestników, także wszyscy tutaj już zjechali, finaliści i dla nich też jest ta cała biesiada jako zakończenie i wysiłku. Przyjęliśmy taką zasadę, że tego dnia zrobimy rajd 100 km na stulecie niepodległości i z tym zasięgiem rajd obejmie wszystkie gminy powiatu złotowskiego. Wyjeżdżaliśmy stąd o 7:45. Pierwszy punkt to było Zakrzewo, później jechaliśmy do Lipki, z Lipki przez Lędyczek do Okonka. Z Okonka przez Jastrowie, Węgierce, Krajenkę do Złotowa. Generalnie koszulki były białe i czerwone, także jeżeli jechaliśmy w tłumie, to było biało-czerwone. Tak, to są koszulki, na koniec dostaliśmy takie piękne medale. No,
od godziny 14 do godziny 17 przygrywa muzyka biesiadna, zespół Noto, Cyk i Przyjaciele. Natomiast od 17 do godziny 20 Niedada Gratka dla miłośników muzyki cygańskiej. Całkowite top czołówki cygańskiej muzyki. Widzę zresztą frekwencje, gdy ludzie czekają na tą muzykę. No i Gratka w Złotowie po raz pierwszy, loty balonem. Od godziny 17, racji tego, że aura pokazuje, że można przeprowadzić takie loty balonowe. Każdy mógł, drodzy Państwo, przyjść na Półwysep Rybacki i spróbować loty balonem. Szukaliśmy długo takiego kolejnego pomysłu na to, żeby promować nasze miasto. Chcemy w Złotów wpisać taką mapę właśnie osobliwości.